Tegoroczna akcja Znicz dobiega końca. Od 28 października policjanci w powiecie ostrowieckim odnotowali 10 kolizji drogowych, czyli o 9 mniej niż w ubiegłym roku. Co cieszy, obyło się bez żadnego wypadku drogowego. Niestety, zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców. Na szczególną uwagę zasługuje 24-letni mieszkaniec naszego miasta. Jak wynika z ustaleń, policjanci w trakcie pełnionej służby w minioną niedzielę około godziny 16 na ulicy Żabiej postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę Volkswagena. Kierujący tym pojazdem, pomimo wyraźnych sygnałów policjantów, nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki. Ostatecznie po przejechaniu kilku ulic zatrzymał pojazd i wspólnie z pasażerem dalej kontynuował pieszą ucieczkę. Jednakże po kilku minutach obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Drugim z uciekinierów okazał się 39-letni mieszkaniec gminy Waśniów. Ponadto policjanci ustalili, że 24-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym, że obaj mężczyźni byli nietrzeźwi i co chwilę zmieniali wersję wydarzeń, zostali zatrzymani i przewiezieni do pobliskiej komendy. Ostatecznie zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli oraz złamania sądowego zakazu otrzymał 24-latek. Teraz zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Akcja Znicz 2022 zakończy się o północy z środy na czwartek. Tylko w Dzień Wszystkich Świętych na terenie całej Polski policjanci interweniowali 12 373 razy. Zatrzymano 534 sprawców przestępstw, w tym 304 pijanych kierowców. Na drogach doszło do 39 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 45 zostało rannych.